Cześć, cześć, witajcie. Z tej strony Paulina. Dzisiaj przychodzę do Was z karteczkami wielkanocnymi. Są trzy karteczki, ale w sumie oparte na jednym motywie, jeden wzór. Różnią się tylko niuansami. Do ich zrobienia użyłam stempelka, który mogliście zobaczyć w moim zakupowym filmiku z firmy Lemonade. Tu mam jeszcze nawet na bloczku, przyznam się, nie zdążyłam jeszcze wyczyścić, ale będzie jeszcze w użyciu. Karteczka jest prościutka w formie. To jest pierwsza, którą robiłam. Na środku mamy stempelek pokolorowany promarkerami. Moja pierwsza próba kolorowania, nie jestem w tym mistrzem. Także bawiłam się trochę z zajączkiem. Zajączek wyszedł mi ciemniejszy, także za ciemny w moim odczuciu, więc następne mam już jaśniejsze. Bo tak wyglądają następne. Wygląda następna kartka. I co my tu mamy? Baza. Ta baza jest biała. Następnie mamy panel taki różowy pod kolor jajeczka w koszyczku. No i panel. On jest troszkę podniesiony. Biała kartka z odbitym stempelkiem pokolorowanym i tło jest pomalowane distressami przy użyciu tych oto szczoteczek. Bardzo fajnie pracują. I pochlapane wodą. Dodałam kilka cekinków. Napis wesołego Alleluja. I taki jest mój pomysł w tym roku na kartki. Tu widzicie drugą propozycję. Tym samym stemplem już troszkę inne kolorowanie koszyczka. Rozjaśniłam koszyczek, zajączka. To jest różnokolorowe. I baza tym razem jest kraftowa. Ja w środku wklejam białą kartkę, żeby się życzenia wygodnie pisało. I trzecia karteczka. One są wszystkie oparte na jednym schemacie. Tylko innego koloru napis. I troszkę jajeczka inne. Także to jest w tym roku moja propozycja na kartki. Chciałam, żeby były proste, w miarę szybkie. Zawsze tu się z czasem układam. Chciałam powiedzieć, walczę z czasem, ale to by może było. No nie chcę z nim walczyć, ja się staram z nim jakoś dogadać i dopasować. Troszkę coś wziąć dla siebie, trochę to, co potrzeba. Dać na zewnątrz, więc tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie.